Witaj! Dziś o ciekawym symulatorze życia wyprodukowanym przez południowo-koreańską firmę Krafton. Grafika wygląda niesamowicie. Produkcja jest bardzo szczegółowa i mocno przypomina grę The Sims. W tej grze przejmujemy kontrolę nad samodzielnie stworzoną postacią, awatarem, i towarzyszymy jej w codzienności. Twoim szefem jest kot. To brzmi dość zaskakująco, ale tak właśnie jest. Później dowiesz się nieco więcej o tym, jeśli obejrzysz cały film. Po wyborze miasta, w którym będziemy mieszkać, możemy umeblować i udekorować nasz dom wedle uznania. Do naszej dyspozycji oddano lokacje rozrzucone po całym świecie od Azji po Amerykę Północną. Nasze wirtualne życie obejmuje pracę, spełnianie potrzeb oraz budowanie relacji z innymi postaciami, awaterami. Gra jest konkurencją dla takich tytułów jak seria The Sims czy Paralives. Gra jest rozwijana w silniku Unreal Engine, grafika wygląda niesamowicie. Gra jest jeszcze w fazie produkcji i optymalizacji, dlatego przyjdzie jeszcze trochę poczekać na radość z grania w kompletną grę. Już teraz jednak gra prezentuje się nad wyraz dobrze. Jeszcze nie wiadomo, jaki dokładnie sprzęt będzie potrzebny do uruchomienia gry w pełnej rozdzielczości graficznej. W grze będzie można zdobywać przyjaciół, poznawać sympatię, ale również trafić na wrogów. Jeśli chodzi o lokum dla naszego awatara, ponieważ zazwyczaj miejsce, które dostajemy, nie jest idealne od razu, musimy poświęcić pewien czas na jego urządzenie i ozdobienie. W grze mamy dostępne całą masę modnych ubrań, tak by nasz awatar prezentował się elegancko i zgodnie z naszymi upodobaniami. Dzięki tytułowi mamy możliwość nie tylko wyboru gotowych mebli, ale także tworzenia ich z dostępnych elementów. Możemy również korzystać z funkcji generowania tekstur z wybranym motywem i pokrywania nimi ścian oraz podłóg. Daje to ogromne możliwości personalizacji dzięki takiej funkcji. Dodatkowo możemy zmieniać układ pomieszczeń, ustawić okna i drzwi według własnego uznania oraz dodać coś własnego do naszego domu. Kiedy już mamy swoje miejsce do mieszkania, możemy skupić się na naszym wirtualnym życiu. Tak jak w innych grach tego typu, nasi bohaterowie muszą pracować codziennie, wybieramy ich ścieżkę kariery oraz spełniać swoje codzienne potrzeby: gotować, jeść, ćwiczyć, sprzątać, dbać o higienę. Gra pozwala nam zautomatyzować niektóre czynności, więc postacie mogą odwiedzać różne miejsca, biuro, sklep, park, według ustalonego harmonogramu. Co ciekawe, w grze szefem jest niezwykły kot o imieniu Pussycat. Jest to jedna z unikalnych cech, które wyróżniają te symulacje. Relacje z innymi postaciami odgrywają ważną rolę. Nasz bohater może zdobyć przyjaciół, uczestniczyć w spotkaniach towarzyskich, imprezach, a nawet w bójkach. Może również zakochać się i założyć rodzinę. Posiadanie dzieci w grze nie oznacza rezygnacji z zabawy, ale wymaga poświęcenia im dużo czasu i wstawania wcześnie rano, bo takie jest rodzinne życie. Gra oferuje nieskończone możliwości i historię do stworzenia w zaciszu własnego domu, a jej fotorealistyczna grafika dodaje koreańskiego koloru tej produkcji. Ludzie w Korei oszaleli na jej punkcie. Firma jest najbardziej znana z gry PUBG Mobile, a także z jej współpracy z globalnymi takimi jak The Callisto Protocol i Moonraker. Wydaje się to być nieco zmianą kierunku dla studia z Korei Południowej, biorąc pod uwagę, że jego wcześniejsze prace były głównie zorientowane na akcje.
Jak już wspominałam, awatary w grze mogą rozwijać relacje z innymi postaciami, pracować i angażować się w różne działania. Gracze mają również dostęp do kontroli środowiskowych i mogą dostosowywać budynki, zmieniać krajobraz miasta i pogodę. Istnieje również możliwość prowadzenia pojazdów w grze poprzez awatar o nazwie Zoe. Są też dostępne grupowe aktywności, które pozwalają graczom cieszyć się codziennym życiem razem. W grze jest również system reputacji karma, gdzie przeszłe działania wpływają na przyszłe życie. Gracze mogą kontrolować miejskie billboardy, a nawet pogodę i czystość za pomocą funkcji edycji miasta. Istnieje również studio, w którym można tworzyć i odtwarzać konkretne scenariusze. Gra to prawdziwa konkurencja dla The Sims 4, oferując nowe możliwości i funkcje, które z pewnością przyciągną fanów gier symulacyjnych. Zaciekawieni? Daj hashtag Supergra, jeśli produkcja przypadła Ci do gustu i obejrzałeś cały film. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!